Bohaterki i bohaterowie, witajcie w Avelu, krainie pełnej zadziwiających istot i miejsc, nad którą unoszą się dziesiątki magicznych księżyców. Avel potrzebuje waszej pomocy. Na niebie pojawił się Kurodar, czarny księżyc, a emanująca z niego pradawna moc przebudziła siły zła. Tylko prawdziwi bohaterowie i bohaterki zdołają ochronić najcenniejszy skarb Avelu – klejnot uzdrawiania. Cześć! Z tej strony Karolina oraz Krzysiek. Kanał Gryfinka! Dzisiaj wyruszymy na wyprawę. Wyprawę pełną potworów, niebezpieczeństw i przewrotów losu. Tak mi się przynajmniej zdaje. Nigdy, przenigdy w dwie osoby nie podołaliśmy. Jak się to dzisiaj zakończy? Mam nadzieję, że Was zainteresowałam na tyle, żebyście z nami zostali i zobaczyli ten odcinek, który będzie na pewno pełen emocji, strachu i zwrotów akcji, których w ogóle nie będziemy się spodziewać. Dzisiaj na naszym stole lądują kroniki Zamku Avel. W tym miejscu chciałabym podziękować wydawnictwu Rebel za przekazanie egzemplarza gry do przygotowania materiałów. W kroniki Zamku Avel zagramy od 1 do 4 osób. Jako, że jest to gra dla dzieci, to przewidywany wiek gracza to 8+. Czy ty masz 8 plus? 7. Jak nie masz, to nie możesz sobie. 7 rolo, jeszcze nie. A przewidywany czas rozgrywki to 60 minut. W tym odcinku dowiecie się, jak grać w Kroniki Zamku Avel. Zobaczycie dwuosobowy gameplay, który najprawdopodobniej zakończy się fiaskiem. Czyli nie zobaczycie, jak wygrywać w Zamek Avel przy wariancie dwuosobowym. Najprawdopodobniej właśnie tak będzie, chociaż może nie spoilerujmy. Może akurat wykoksamy się na tyle, żeby zniszczyć monstrum. Ale to jest czarnowidzenie, wiesz? Nie jest. Czyli jesteś realistą? Tak. I pesymistą? Nie, przy okazji? Wiesz co, realizm a pesymizm ma bardzo ze sobą wiele wspólnego, wiesz? Nie zgodziłabym się, bo jestem człowiekiem optymistą. Aczkolwiek. Słuchajcie, przygotuję dla Was rozdziały tak, abyście mogli w tym momencie przejść do momentu, który interesuje Was najbardziej, a my w tej chwili zmierzymy się i wyłożymy Wam zasady. Wygląda wstępnie przygotowana gra Kroniki Zamku Avel. Każdy z graczy otrzymał swoją własną planszetkę gracza. Ja już mam przygotowaną moją bohaterkę, ale zresztą jak zwykle w każdej jednej grze, w którą gram, tak, czy to Diablo, czy to właśnie jakieś RPG, to musi być Alea. Więc ale powinnaś też jest mieć Alea. Jeszcze drugi człon nazwy, na przykład Alea Mściwa. Mściwa, Alea albo, Odważna. Albo Alea Zgryźliwa. Zbierasz sobie. Okej. Okay. Plansze są dwuwarstwowe. To wygląda mniej więcej tak. Tutaj te serduszka sobie odsunę na bok. Mamy takie karteczki w pudełku, mamy bloczek z tymi, z naszymi bohaterami i mamy tutaj miejsce na imię, nazwisko, tak? Przydomek powiedzmy, na herb. To zakładamy tutaj, już widzę, że Karolina mi dała zły kolor mojej planszetki, powinienem mieć żółty, Karolina sobie wybrała niebieski. To mamy oznaczenie kolorów, ale to już może pomińmy. Serduszka wrzucamy sobie tutaj w to miejsce i słuchajcie, w grze jest coś takiego jak generator imion. Może to zabrzmi trochę przekomicznie albo przedziwacznie, ale jest coś takiego. Ja tutaj sięgnę, mam pudełko z boku. No, gdzie ten arkusz jest? Schowany. Bardzo proszę, jest taki generator imion. Tu są imiona kobiece, tu są imiona męskie, to znaczy dziewczyńskie i chłopięce, tak? Ja sobie przerzucę. Będę tutaj. Ala śmiała, żeby już nie było. Niezgryźliwa. No, to ciekawe, co mi wypadnie. I słuchajcie, żeby ustalić imię, bierzemy dwie kości. Oraz zieloną. Przydomek, tak jakby. Tak, oraz przydomek. Zieloną i czarną. Wtedy, to znaczy ten arkusz powinniśmy wsadzić do pudełka, tak żeby kości mogły swobodnie się odbijać od krawędzi, ale że pudełko wisi na ścianie, to nie będę tego ściągał, zrobimy to tak. Wyrzucam kośćmi, może tą powtórzę. I... Co? Patrzymy, co nam tutaj wypadło. Miecz, czyli Wojsław. Mam na imię Wojsław. Ta kostka myślę, że jest tutaj do tego, na obrębie do tego, kółeczka, tak? Trafny. Wojsław trafny. Dobrze. No, Wojsław, nieźle mi wyszło. Nie jestem pewna, czy ten cienkopis pisze. Wojsław trafny. Będę trafiał w potwory. Aż miło. Trafił. Czemu napisałem trafił? Trafny. Dobra, Wojsław trafił. Niech będzie Wojsław trafił. Okej. To odkładamy na bok, kości wracamy, zwracamy do puli. Gracze rozpoczynają z jedną monetą w plecaku.
Więc bardzo proszę. Mamy 5 życia, które sobie uzupełniamy tymi drewnianymi znacznikami, serduszkami. I każdy z graczy otrzymuje jeden losowy przedmiot z woreczka. Woreczek jest tutaj, jest pełen różnych przydasiów, które no, po prostu przydadzą się, tak? Podczas. Tak, tam są miecze, są tarcze, zbroje, hełmy i buty, ale buty dopiero wchodzą w dodatku. Okej, mamy 5 sekund na to, żeby włożyć tam łapkę. Wymacać to, co nas interesuje, bo one mają różne kształty, więc możemy się po prostu w miarę rozpoznać, co mamy w łapce. Czy to jest eliksir, czy to miecz, czy to hełm, czy to tarcza. Chociaż tarcza z hełmem są podobne i miecz z eliksirem są podobne. No właśnie. Ale to już nieważne. Na początku gry dostajemy jeden przedmiot i może Krzyś zacznie, bo pewnie nie pamięta... Inkantancji? Nie pamiętam. Ja nie mam głowy do tego, zawsze to mylę i przekręcam. Uwaga! Jesteś gotowy? Bo słuchajcie, to jest tak. Karolina wymawia inkantację, a ja w tym czasie, kiedy ona to wymawia, muszę wsadzić łapkę do worka i wyciągnąć ten przedmiot. Ma to trwać 5 sekund, więc jeżeli nie chcecie mówić tego, co przed... za kilka sekund powiem, to możecie po prostu policzyć albo powiedzieć tak. Uwaga, jesteś gotowy? Mhm. Niechaj się strzegą potwory straszne magii przedmiotu, co biorę właśnie. I gdybym nie zdążył wyciągnąć ręki z woreczka, zanim Karolina skończy wymawiać to czarodziejskie... Nie no, chwyciłbyś cokolwiek, no nie czarujmy się tak. Nie no, chwyciłbym cokolwiek, ale gdyby mi na przykład wypadło, wyślizgnęło się z ręki czy coś, no to chyba no, nie dostanę przedmiotu żadnego, bo Karolina skończyła swoje czary. Okej, co ja dostałem? Dostałem maczugę. I spójrzcie na to, przedmioty one są dwustronne. Z takim podświetleniem niebieskim jest to wersja ulepszona. Jak ulepszać przedmioty? Za chwilę się dowiemy, ale do siebie tutaj na naszą planszę, bezpośrednio po wyciągnięciu przedmiotu z woreczka, kładziemy w takim stanie pierwotnym, na tym pierwszym poziomie, tak? Mamy miejsce na broń w tej łapce, na tarczę w tej łapce, hełm oraz buty. Buty wchodzą w dodatku. W plecaku możemy mieć eliksiry lub inne przedmioty, które wyciągamy z woreczka, jednak one muszą wszystkie mieścić się w tym obszarze, które wyznacza nam nasza plansza. Więc jeżeli się nie zmieścimy z czymkolwiek, a nie możemy sterować przedmiotu jeden na drugim, to musimy coś odrzucić. Czy to będzie moneta, czy to będzie przedmiot. Przedmiot ląduje oczywiście w woreczku, moneta w puli. Okej, to co, teraz przedmioty dla mnie? No, przedmioty dla ciebie. No, niechaj się strzegą. Czekaj, dobra. Ale to ja, hej! Chciałeś mi... Co tu się wyprawia? Chciałem za ciebie wylosować. Dobra. Niechaj się strzegą potwory właśnie przedmiotu, który dobiorę strasznie. To nie jest to, co chciałam. Mam hełm. A to dlatego, że czary coś tam poknuciłem, nie? Tak, szukałam miecza. Dobrze, więc tak, dostałam hełm, który będzie mi pozwalał przerzucić zieloną kostkę podczas walki. Po ulepszeniu będę otrzymywać jedną żółtą kostkę. Więc ciach, muszę go ulepszyć. Koniecznie. A co ja mam jako ulepszony? Czerwoną kostkę. No dobra. Rozgrywka dwuosobowa będzie trwała 13 tur. Mamy to oznaczone tutaj na tym księżycowym torze. Ułożyłam już mapę. Mamy 4 kafle startowe. Zaczynamy na zamku. Przy zamku mamy 2 kafle z leżami potworów. Tutaj. Oraz 1 kafel takiego targowiska, na którym będziemy mogli sobie... Albo coś sprzedać, albo coś kupić. Obok planszy umieszczamy również kości, które będą potrzebne do walk z potworami małymi, dużymi i z monstrum, które wejdzie po tych 13 turach. A podczas rozgrywki będziemy mogli fortyfikować zamek, stawiać pułapki, pieczętować leża, czyli zamykać leża tymi księżycowymi znacznikami. Dodatek wprowadza również zwierzaki, które będą udostępniać nam jakieś dodatkowe bonusy, dodatkowe akcje. Razem ze zwierzakami do gry dołączone były potwory, które pozwalają na zdobycie tego zwierzaka po ubiciu danego potwora, więc... Po pokonaniu, tak, tak. Więc... Trzymajmy się epickiego słownika. Więc te zwierzaki są ściśle związane z potworami, które będą gdzieś tam się pojawiać na planszy. Nasze znaczniki życia to drewniane serduszka, ale chcąc oznaczyć obrażenia, które będziemy wykładać na potworach, mamy od tego... dodatkowe właśnie żetony z obrażeniami, mamy monety oraz żetony użycia naszych przedmiotów. Już na początku rozgrywki powinniśmy mieć 3 żetony przy sobie, jako że no, w tej grze podstawowej mamy 3 przedmioty, tak? Mamy hełm, mamy tarczę, mamy miecz i po użyciu zdolności danego przedmiotu będziemy po prostu kłaść taki znacznik, aby pamiętać, że ten przedmiot został już użyty podczas walki i nie możemy go używać ponownie.
Po walce odrzucamy te znaczniki, więc przedmioty są ponownie gotowe do użytku. Otrzymałam również znacznik pierwszego gracza i w pobliżu planszy, i w pobliżu całego obszaru gry powinniśmy umieścić właśnie woreczek z przedmiotami, które będziemy dobierać po pokonaniu potworów lub też po zakupie na targowisku. W turze możemy wykonać dwie akcje. Mogą to być dwie takie same akcje lub dwie różne akcje. A jeżeli chodzi o pulę akcji, mamy ich cztery. Po pierwsze, możemy się poruszyć i odkryć kolejny kafel, o ile ten jest zakryty. Po drugie, możemy korzystać z danego kafelka, bo kafle będą nam pozwalać na używanie jakiejś akcji. Czyli możemy na przykład budować fortyfikacje, tak. Możemy stawiać pułapki, pieczętować, rzucać monetą do jeziorka i dostawać jakieś tam bonusy, o ile... Albo używać teleportów. Skrótów. Masz na myśli skróty. Tak, skrót. Bo okay. Na niektórych kafrach rzeczywiście mamy skróty. Ale ikona skrótu wygląda jak teleport, więc ja się trzymam teleportu. Trzecią rzeczą, którą możemy wykonać w naszej turze, to walka z potworami. I czwartą to odpoczynek. Akcja ruchu to nic innego jak przemieszczenie się na sąsiadujący kafelek z tym, na którym aktualnie jest nasz bohater. Więc w tym momencie, wykonując akcję ruchu, mogłabym na przykład przemieścić się tutaj, mając na uwadze atak i pojedynek, który chciałabym stoczyć jako moją drugą akcję. Tak, mam tutaj grzybka, którego chciałabym pokonać. Słuchajcie, wiesz co, ja Ci przerwę na momencik, bo do gry są dołączone kroniki. Kroniki zamku Awel i tutaj są opisane te wszystkie potworki. Ten twój grzyb to jest grzyboczłek, moja droga. To nie jest grzyb, dobrze. To jest grzyboczłek. Czyli jakoś tak przyszłościowo chciałabym się ustawić tutaj, bo chciałabym walczyć z grzyboczłekiem. Jeżeli jednak chciałabym się przemieścić dalej, na przykład na ten kafel, obróciłabym go i jeżeli na nim byłoby leże potwora mniejszego lub większego, to umieściłabym tam potwora, lub też po prostu odkryłabym kolejną lokację, która potencjalnie mogłaby nas interesować, miałaby właśnie jakieś fortyfikacje, pułapki, cokolwiek by tam nie było, po prostu kafel byłby odkryty. W ruchu mogłabyś jeszcze skorzystać z teleportu, prawda? Tak, stojąc tutaj mogłabym skorzystać ze skrótu, to jest skrót, tak. Skrót. I po prostu przemieścić się na kafel, który ma dokładnie taką samą ikonę gdzieś na planszy, czyli jeżeli na przykład ten kafel, załóżmy, ma taki znaczek, ja mogłabym się przemieścić z tego kafla na ten kafel. Jedną akcją. Wow, więc... normalnie nieźle. Wróćmy się jednak do zamku, bo chciałabym Wam pokazać korzystanie z kafla, na którym jesteśmy. Więc jestem na początku mojej tury, przemieszczam się o jeden, czyli ruch to moja pierwsza akcja i drugą akcją jest korzystanie z kafla, na którym przebywam. Ten kafel pozwala mi na zakup czegoś z woreczka z ekwipunkiem za 3 monety lub sprzedaż czegoś za 2 monety. Załóżmy, że mam 3 monety u siebie w plecaku na ten moment. Pamiętajmy, żeby je rozłożyć, bo one nie mogą na siebie nachodzić. Wszystko musi się mieścić w tym obszarze, który mamy wyznaczony przez naszą planszę. Odrzucam 3 monety po to, żeby wylosować coś z woreczka. Krzyś? Okay. Niechaj się strzegą potwory, straszne przedmioty, które biorę właśnie. Prawie Ci się udało, dostałam tarczę za trzy monety, umieszczam ją tutaj i wszystko gra. Tak? Okay. Jeżeli bym wylosowała hełm, to musiałabym zdecydować, czy chcę mieć ten, który mam na głowie, czy ten wrzucić do plecaka, podmienić, nie wiem, trzeba by było coś pomyśleć. Natomiast tarcza była wolna, więc wszystko gra. Ale to nie wszystko, ponieważ akcję handlu na tym kaflu wykonujemy dwukrotnie. Mogłabym również coś sprzedać, ale wcale nie muszę tego robić. Więc gdybyś wylosowała faktycznie ten drugi hełm, to mogłabyś go sprzedać. Trzecią akcją, jaką moglibyśmy wykonać, byłaby walka z potworem. Chcesz zainicjować? No właśnie, może ja się przeniosę z tego zamku. Czyli tak, jest początek twojej tury, wykonujesz ruch. Wykonuję ruch, to jest jedna akcja i druga akcja, wywołanie ataku. I teraz zastanawiam się, kogo bym chciał zaatakować. Muszę sięgnąć do naszych kronik i przeczytać, kto jest kim. Tam mamy takiego zielonego, to jest... Aha, szkielet, po prostu szkielet. A ten drugi taki grzybek, on jest na niebiesko, tak? Jest na niebiesko, szukamy gdzieś dalej. Nie, to są brązowe paski. Brązowe, aha, to tutaj. To też jest ten, grzyboczłek? Nie. Jak myślisz? Nie, on powinien inaczej się nazywać. A tu jest grzybowy sługa. Okej, okay. To ja nie chcę z grzybowym sługą walczyć, bo on ma jedną czarną kostkę dodatkowo, a z doświadczenia wiem, że te czarne kostki uprzykrzają walkę. I tak, ja wywołując akcję ataku, biorę dwie zielone kostki, bo taką mam wartość startową mojego ataku. To jest taki atak podstawowy, gdybym miał na przykład obróconą maczugę,
na drugą stronę, gdyby była ulepszona, no to wziąłbym jeszcze dodatkową pomarańczową, bo tak mi mówi ikonka na mojej broni. No dobra, ale biorę dwie zielone kości. Szkielet otrzymał trzy fioletowe kości. Fioletowe kości są słabsze, czarne kości, które również bywają w puli potworów, są trudniejsze, są gorsze. Na każdym żetonie potwora mamy grafikę, mamy nagrodę. Za grzyba dostałbyś 3 monety, za szkieleta 2 monety. Każdy z tych potworów ma tylko jedno życie, więc wystarczy tylko jedno obrażenie, które wejdzie na tego potwora i od razu go niszczymy. Oraz pulę kości, które dany potwór będzie otrzymywać. I słuchajcie, na kościach znajdują się różne symbole. Jeżeli wyrzucę miecze, no to sprawa jest prosta, atakuję za 2 obrażenia, tak, takiego potwora. Jeżeli wyrzucę tarczę, to ja się bronię przed 2 obrażeniami, które potwór by wystosował w moim kierunku. I teraz opiszmy sobie kości, może te fioletowe. Taki złamany miecz, który tutaj widzicie, to jest anulacja. To anulowanie mojego ataku. Czyli jeżeli ja wyrzucę 2 miecze, a szkielet wyrzuci 3 złamane miecze, no to on wtedy anuluje mi te 2 moje. Za 3 złamany miecz nic się nie dzieje. Ale gdyby na przykład już przeciwnik wyrzucił te takie pazurki, tak, to są zadrapania, to on mnie wtedy atakuje. I ja w tej sytuacji nie mam czym się obronić. Więc dostałbym 1 obrażenie, ściągam 1 serduszko z mojej planszy. Ale jeżeli by było coś... O, gdzie ta tarcza? O, jest coś takiego. No to w sumie walka kończy się remisem. To znaczy to starcie, ten etap walki kończy się remisem. Nikt nikomu nie zadaje obrażeń. Po pierwszym rzucie i po rozpatrzeniu wyników, które udało nam się wyrzucić na kościach, powtarzamy to jeszcze 2 razy, czyli w sumie rzucamy 3 razy kośćmi i te 3 razy rozpatrujemy. Podczas walki mamy zatem 3 starcia, żeby to było jasne. Tak. Tak, mamy 3 starcia, czyli 3 rzuty kostkami. Przerywamy rzut kostkami, jeśli pokonaliśmy potwora lub jeśli potwór pokonał nas, ale ogłuszenie za chwileczkę. Ale mamy też możliwość przerwania ataku, bo nikt nie powiedział, że musimy walczyć do końca. Upadłego. Możemy przerwać i po prostu odpocząć w kolejnej turze po to, żeby nie zostać ogłuszonym. Jeżeli uda nam się zadać jakieś obrażenia potworkowi, a ten miał jednak troszkę więcej życia, ja sobie pozwolę wziąć może niedużego. Ale wiesz co, tutaj jest o ten grzybek na przykład. Okej, okay, czyli życia. Atakujesz tego gościa. I było, powiedzmy. Było troszkę inaczej, inny dobór kostek. Mhm. On ma 2 życia, ty zadałeś mu, właściwie mu nic nie zadałeś, nic więc bije się dalej. Ale jeżeli by się zdarzyło tak, że Krzyś zadałby obrażenie grzybowi, to zaznaczylibyśmy to właśnie znacznikami obrażeń, mając na uwadze to, że ten grzyb ma tylko jedno życie, więc wystarczy tylko jedno obrażenie, aby rzeczywiście go ściągnąć z planszy. Słuchajcie, tutaj na grzyboczłeku jest jeszcze jedna ikonka, której nie było tutaj na tych potworkach z tej strony. Mianowicie jest to sakiewka. Po pokonaniu takiego potwora z tą sakiewką możemy jako nagrodę losujemy nowy przedmiot z woreczka. Czasami na potworach jest też symbol ulepszenia i wtedy możemy przewrócić na drugą stronę przedmiot, który jest już u nas na wyposażeniu. Niektóre potwory mogą też mieć taki symbol ze zwierzątkiem i wtedy takie zwierzątko do nas przyjdzie, będzie nam pomagało w walce, ale to już są potwory z dodatku. Myślę, że warto też tutaj zaznaczyć, że potwory mają kolory. To, co ty właśnie zrobiłeś szukając nazw, tam są kategorie, tak? Są tak. Potwory niebieskie, zielone, brązowe. Niebieskie to są słudzy sinego sierpa. No, dumnie to brzmi, powiem ci. Zielone, sługi awenturynowego? Co to jest awenturyna? Sługi awenturynowego odłamka. To brzmi trochę już mniej strasznie. A brązowe sługi umbrowego żmija. No z tym żmijem to już bym się troszkę mógł przestraszyć faktycznie. Dlaczego to jest ważne? Niektóre przedmioty działają tylko na konkretne kolory potworów. Tak jak chociażby ta tarcza, którą dobrałam poprzez właśnie zakup. Ona działa w tym momencie tylko i wyłącznie na niebieskie potwory. Aby użyć przedmiotu, tak jak Krzyś na przykład chciałby przerzucić fioletową kostkę, ja bym chciała przerzucić moją zieloną kostkę, czy też chciałabym po prostu sobie doliczyć jedną obronę do walki z niebieskim potworem, musiałabym to oznaczyć właśnie tym znacznikiem, czyli znacznikiem wyczerpania danego przedmiotu. Ten przedmiot nie mógłby być wykorzystany w tej walce. Może być wykorzystany tylko jednorazowo. W walce moglibyśmy również korzystać z eliksirów. Ja może sobie pozwolę jakiś eliksir poszukać, wyciągnąć. Mamy tu jakiś eliksir?
Pewnie, same eliksiry. Okej, okay, jest eliksir, tak? Ale to jest eliksir ulepszenia akurat. Tutaj masz taki eliksir. Okej, okay, mam taki eliksir w plecaku. Decydując się użyć eliksiru, wypić eliksir, dodajemy sobie dany bonus, tak jak w tym przypadku, plus jedna żółta kości do puli naszego ataku na całe starcie. Więc to czyli jest na wszystkie trzy rzuty. Dokładnie tak. Więc to jest silne i jeżeli mamy jakiegoś bardziej zaawansowanego potworka, wymagającego potworka, to myślę, że warto jednak po ten eliksir sięgnąć, o ile go mamy w plecaku. Czyli reasumując, te premie typu dodaj jeden znacznik, przerzuć i tak dalej, one są jednorazowe. Eliksiry wypite, odrzucone z powrotem do puli, czyli do woreczka, dają nam premię na całą walkę i jeżeli mamy ulepszone przedmioty dające nam kości, tak jak tutaj mamy dodatkową kość, na której jest bardzo dużo mieczy, bo to jest właśnie taka kość waleczna. Walki. Jeżeli użyję takiego przedmiotu, na całe starcie dostaję też tą pomarańczową kostkę. Jeżeli podczas walki zostaniemy ogłuszeni, czyli tracimy wszystkie punkty życia, po pierwsze, trafiamy do zamku, bo zamek nas będzie leczył. Będziemy się po prostu leczyć do pełni sił. Będziemy z powrotem mieć 5 punktów życia, będziemy w stanie wyjść z powrotem na planszę i próbować po prostu pokonać kolejnych wrogów, kolejnych przeciwników. Oprócz tego tracimy wszystkie monety z plecaka. Wszystkie. I jeden przedmiot, który odrzucamy z powrotem do sakiewki. Więc to też nie jest tak, że nasze... Powiem Ci, że droga ta prywatna służba zdrowia w tym zamku. Nieważne ile masz, musisz wszystko oddać, żeby Cię uleczyli. No nie takie wszystko, no ale jednak nie jest tanio. Całe złoto. Nie jest tanio. Właśnie do tego zmierzam, że jednak warto czasami przeczekać albo odpuścić w trakcie walki, żeby nic nie stracić, no bo szkoda, jak mamy powiedzmy 5 monet i jakieś fajne przedmioty. No po prostu szkoda, więc jeżeli widzimy, że może się to nie udać, to myślę, że warto przerwać. Potyczka może skończyć też się remisem, gdzie właściwie obie strony zostaną pokonane. W takiej sytuacji na samym początku dobieramy nagrodę, a dopiero później rozpatrujemy efekt ogłuszenia, czyli powrotu do zamku. Innymi słowy, potworek spada z planszy, bo go jednak zabiliśmy. Tak. Tak? Pokonaliśmy czyli go. Czyli co, jeżeli pokonam tego grzyba, tak, no to on schodzi z planszy, ja dostaję nagrodę z worka i zostaje ogłuszony, bo on mnie gdzieś tam pokonał przez przypadek. Tak, miałem tylko jeden punkt życia, zadał mi jedno obrażenie, więc ja wracam do zamku, tracę wszystko i tracę jeszcze ten przedmiot na przykład, który teraz dobrałem. Czwartą akcją, którą możemy wykonać i warto to, o to dbać i rzeczywiście się do tego stosować, to odpoczynek. I jeżeli rzeczywiście decydujemy się na odpoczynek, otrzymujemy i odświeżamy życie o 2 punkty zdrowia. Czyli po prostu bierzemy 2 serduszka, które gdzieś tam odłożyliśmy na bok i wracamy je na naszą planszetkę. Podczas gry będziemy przemieszczać ten znacznik przez kolejne tury i zauważcie, że tutaj mamy ikonki. Po pierwsze potworów, po drugie leczenia. Jeżeli znacznik będzie wskazywać nam potwora, to wszystkie puste leża, czyli na przykład takie jak to, zostaną ponownie odświeżone, czyli tutaj wyłożymy kolejnego potwora, ja go nie będę w tej chwili obracać, bo mamy wszystko przygotowane już pod rozgrywkę. Jeżeli jednak znacznik przesunie się w to miejsce, każdy gracz, o ile oczywiście ma miejsce, będzie po prostu otrzymywał jeden punkt życia. Żeton Astrolabium będzie mknął do przodu, wyznaczając nam kolejne fazy księżyca, kolejne tury. A co się dzieje w tych miejscach? Bo zauważcie, mam tu jakieś dodatkowe ikonki. Przekraczając tą linię, tą brązową linię, którą o, widać w tym miejscu, o tu, a później tu i tu, po pierwsze, tracimy możliwość pieczętowania pustych leży. Czyli to jest moment, w którym już nie możemy zamknąć bramy potworom, które będą napływać. Kolejną rzeczą, którą tracimy, tak, jest wycofanie się elfów, które będą pomagały nam stawiać pułapki. Natomiast już później, jak ten monstrum się pojawi na planszy i zacznie iść, krasnoludy cofną się do naszego zamku i przestaniemy mieć możliwość fortyfikacji, czyli stawiania murów. Jeżeli dojdziemy do tego momentu w grze, gdzie monstrum się rzeczywiście pojawia, on spada na ten krater, bang, który mamy na planszy. W tym momencie wszystkie kafelki, które są nieodkryte, zostają odkryte. Jeżeli są na nich jakieś leża, zostają wypełnione potworami. Mało tego, na tym kafelku z kraterem jest jeszcze pewna informacja odnośnie wariantu średniego, tak? Tak, my gramy średniego. Na tym średnim. I tak. W rozgrywce dla jednej lub dwóch osób, dla trzech lub czterech dzieją się różne rzeczy. I teraz bierzemy jedną czarną kość i nią rzucamy. W zależności od tego, co wypadło, w tym miejscu kładziemy
dla rozgrywki dwuosobowej małego potwora. Zauważcie, że tutaj są symbole, symbole lokacji, na których nie ma leży, tylko takie normalne symbole. Jakieś tam różne rzeczy, ulepszenia sobie wykupić, więc załóżmy, że tutaj byłby, czekajcie, ja wylosowałem puste, tutaj byłby kamieniołom, tak, to wtedy jeszcze jeden dodatkowy potwór ląduje na kamieniołomie. Potwory będą nacierać na nasz zamek i z każdą kolejną turą one będą się do naszego zamku przybliżać najkrótszą możliwą drogą. Jeżeli taki potworek, powiedzmy taki grzyb, będzie próbował wejść nam do zamku, a nie będzie tutaj fortyfikacji i on wejdzie, przegrywamy. Jeżeli jednak uda nam się postawić te fortyfikacje, jest ich 3 sztuki, przeważnie udaje nam się wybudować te 3 mury. A przynajmniej dwa. I taki potwór miałby do nas wejść w tym momencie, to po prostu tracimy jedną część naszego muru. Nieważne, czy potwór jest duży i mały. Po prostu tracimy dany mur. Jednak jeżeli monstrum miałoby wejść do naszego zamku, tak, to tracimy je wszystkie. I dopiero w następnej rundzie potwory będą mogły się bez przeszkód dostać do naszego zamku. Naszym zadaniem jest pozbyć się monstrum i pozbyć się potworów, więc musimy zadbać o to, aby mieć ich jak najmniej na ten końcowy etap rozgrywki. Ale w 2 osoby bywa bardzo różnie i bardzo trudno, więc nie nastawiałabym się na nic tutaj. Prawdopodobnie nie czeka nas walka z monstrum, choć szkoda. On w grze dwuosobowej, znaczy w sensie ten monstrum, ma 14 punktów życia. Jeżeli gramy w większą liczbę graczy, liczba punktów jego życia automatycznie wzrasta. Bijemy się z nim tak jak z każdym innym potworem, jednak on ma cały set kostek. Kostek wrogów, czyli otrzymuje 3 fioletowe i 2 czarne kości, więc jest go piekielnie trudno pokonać lub zadać mu jakieś obrażenia. Dlatego tak ważne jest ekwipowanie naszego bohatera, ulepszanie jego przedmiotów po to, aby mieć te bonusowe kości w puli. Podczas eksploracji mapy możemy natknąć się na obóz elfów, a elfy słyną z tego, że są dobrymi myśliwymi i pięknie stawiają pułapki. Te pułapki. Ale za odpowiednią cenę oczywiście. Tak właśnie. Mamy 3 pułapki i możemy maksymalnie wystawić 3 pułapki po jednej z każdego rodzaju. Jeżeli monstrum wejdzie na taki kafel, czyli powiedzmy tutaj stała taka pułapka, ten kafel oczywiście jest odkryty, monstrum tutaj wchodzi, no to otrzymujemy 2 zielone kostki, 1 pomarańczową kostkę rzucamy i zadajemy mu tyle obrażeń, ile wypadło nam mieczyków na naszych kościach, więc te pułapki też pomagają i myślę, że warto o nich pamiętać, zwłaszcza jeżeli obóz elfów jest gdzieś blisko naszego zamku, bo jeżeli jest gdzieś na drugim końcu planszy, to może się zdarzyć tak, że wcale go nie odkryjemy. O wszelkich lokacjach, które pojawią się podczas rozgrywki, myślę, że my będziemy opowiadać na bieżąco, bo mamy już przygotowaną planszę, szkoda by to było wszystko tutaj burzyć, więc myślę, że pomału możemy stawać przylanki. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz nadmienić, bo nie wspomnieliśmy o wymianie przedmiotów. Możemy się przedmiotami wymieniać. Jeżeli stoimy na polu, na którym nie ma potworów, ja mogę bez problemu dać Karolinie jakiś przedmiot, który jest mi na przykład niepotrzebny. O, daję Ci przedmiot, możesz go sobie wziąć ode mnie z mojego ekwipunku, możesz go teraz używać. Czyli możemy się wymieniać przedmiotami, zarówno przedmiotami, jak i monetami, o ile te mieszczą się w naszych plecakach, tak, i na nas, tak? Jeżeli to jest ekwipunek, który chcemy mieć na sobie. I w sumie to chyba teraz już wszystko. Tak? Omówiliśmy większość. Tak. Myślę, że jakieś tam szczególiki mogą jeszcze wychodzić podczas gameplaya. Teraz próbujemy się uzbroić w siłę, energię i będziemy tacy... I trochę szczęścia. Mam w głowie słówko fearless, czyli tacy... Nieustraszeni. Nieustraszeni, bez lęku. Tak. Bez lęku będziemy przejść do przodu, aby pokonać monstrum, które miejmy nadzieję, że dożyjemy do tamtego. Znaczy, dożyjemy, tylko jak to się wszystko skończy. No i zobaczymy. Okej, zapraszamy Was na gameplay. Gotowy na przygodę? Jej, gotowy do obrony zamku Avel. Tak jest, otrzymujemy po 1 monecie do plecaka. A ja już mam. Ja sobie zostawiłem z zasad. Okay. Więc jak coś, to ja sobie dobiorę jeszcze jedną, okej? Okay? No dobra, żarcik. Ekwipunek. Więc. Niechaj. Czekaj. Niechaj się strzegą potwory straszne magii przedmiotu, który dobieram. Nie, właśnie. Nie chciałam eliksiru. Ej, no co ty? Dobra potka nie jest zła. Okay. I to jest ta potka... Łapazy. O, sorry. Niechaj się strzegą potwory straszne magii przedmiotu, co biorę właśnie. No i nie mogłam takiego miecza sobie wyciągnąć. Wymień się. Nie. Stoimy na tym samym miejscu. Nie.
Tak miało być, tak chciał los. Przeznaczenie. To przeznaczenie. No dobra. Pierwsza tura, pierwsza akcja, jestem pierwszym graczem, jako że mam znacznik pierwszego gracza, więc pierwsze co zrobię to... Pewnie ruch, tylko w którą stronę, Krzysztof, idziemy? Nie wiem. Ja idę ubijać te potwory, bo mam miecz, który mi się na nie nie przyda. Bo to jest miecz, który atakuje tylko brązowe. Brązowe, dobrze. Na niebieskiej jest więcej obrony, z tego co pamiętam, nie? To jest kość obrony, to są aż cztery, cztery tarcze i dwa miecze. To do walki z monstrum mogłoby się przydać. Tak, ale myślę, że on ma jedną czarną kostkę, więc w sumie też by siadło. Więc ja wykonuję ruch. Tak. I próbuję bić tego grzyboczłeka. Czyli dostaję dwie zielone kości, czyli inaczej, moja akcja ataku jest moją drugą akcją, żeby już... Tak, czyli nic więcej nie będziesz robić oprócz ataku Czekaj! Ja go łyknę. Trzymaj. Ja sobie wypiję ten eliksir. Wiedziałem, dobrze, gra się nie zaczęła, a ta już pije eliksiry. Wiesz, dobra impreza. Impreza w zamku była, tak? Zostało w plecaku. Pierwsze starcie w bitwie. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy dwie obrony i jeden atak. No to nic. On mnie bije i ale ty się bronisz. Jedno obrażenie. Więc no. Nic z tego nie będzie. Okay. Drugie starcie? Drugie starcie w walce. Trzy miecze. Pięknie! Ubiłam go! Tak! Ja! On miał 2 HP i on mi nic nie zrobił! Tak to się robi. Grzyboczłek się po prostu zapatrzył na inne grzyboczłeki. Zrobiłam fatality. To weź te rzeczy teraz na pół albo coś. Nie, no jeszcze się przyda. Okej, jako nagrodę otrzymuję po pierwsze monetę. Tak. A po drugie ekwipunek. Tak to się robi, Krzysztof. Okej, niechaj. Niechaj się strzegą potwory, straszne magii przedmiotu, co biorę właśnie. Okej, dostałam. Miecz. Pozwalający na przerzut zielonej kości. Całkiem fajnie to wyszło. Dobra, czyli tak, ja zwracam kostki tu. Okej. Okay. Ta-dam! Ej, to tak nie, się w to gra. Nieźle się obłowiłaś. To wiesz co, ja nie będę miał chyba przyjemności obłowienia się. Pójdę tutaj. To była moja pierwsza akcja. I drugą akcją będzie ubicie szkieleta. A przynajmniej czyli idziesz na próba. Szkielet. Tak, idę na szkieleta, ponieważ jest on troszkę łatwiejszy do ubicia, może... On otrzymuje 3 fioletowe, ty otrzymujesz 2 zielone, tak. Zielone i on ma kolor zielony, więc nie możesz korzystać. Co to było? No dobra, rzucamy. Atak obrona, tamten ma 2 ataki, więc dostaje jedną... Jedną rankę i w sumie nic więcej się nie dzieje, bo on anuluje jeden fiolet. Nie. No dobra. Mogę ja sobie rzucić za fioletowy? Patrz ładnie. Aha, okej, okay, anulowałam ci atak. Ostatnia szansa. Yes. On ci zadaje obrażenie, ale ty mu też dodajesz obrażenie, więc otrzymujesz 2 monety. To było kosztowne. To było kosztowne. To co, jedno obrażenie weszło na niego, można go ściągnąć. Gdzie mamy 100 trupów? 100 trupów. Okej. Okay. O, Luna! Sorry, trąciłem cię łokciem. To co, to była moja druga akcja. Tyle. Przesuwamy się i wszystkie pustelerza się wypełniają, więc to był rewelacyjny pomysł, żeby ubić tamte potwory. Nie no, bardzo dobre, bo tak, ty masz miecz teraz, ja mam pieniądze. O, brązowy, pasowałoby mi iść do niego. Ale jak ja już tutaj stoję, to chyba spróbuję, wiesz? Mhm. Da, tylko on ma 3 życia, więc to nie jest takie proste. Popatrz tutaj, co się dzieje. Taka straszna roślina, ona wygląda ale wiesz co, jak ty sobie się nałowisz pieniążków, to mamy blisko do targowiska, będzie można coś kupić. Ja bym wtedy coś odkrył i bym postawił jakąś pułapkę albo coś innego. Czyli co, ja biję tego, który, gdzie jestem, tak? No. Czyli on otrzymuje 2 fioletowe, 1 czarną, ja mam 2 zielone. Więc moją pierwszą akcją, co się dzieje, Lunku? Lunku, nie puszczę cię teraz na kolana, bo ja tutaj pracuję ciałem. Nie mam miejsca. Ja tu walczę. Okej, okay. Jedziemy. O! Jedno obrażenie? Dwa hity. Oh my god, zaczyna się. Czyli jedno obrażenie na... Tak. Jak on się nazywa? To jest taki... Takie brązowe są na końcu. Jaszczuroczłek. Jaszczuroczłek, czyli grzyboczłek i jaszczuroczłek. Tak, a tamten niebieski taki, czekaj, niebieskie były wcześniej, ten niebieski. Jak on się nazywa? Drapieżna roślina? Tak po prostu? No dobra. Liczyłeś na coś bardziej kreatywnego? Tak, tak, tak. Dobra, drugie starcie tej walki, tak? Mhm. 2 miecze! On anuluje 1, ale jeden wchodzi! Dobrze, jeszcze jeden. Nie masz tam czegoś do picia? Jeszcze jeden! 2 hity. Eliksiry pije się przed.
Dobra, czyli wchodzi na ciebie jeden hit i możemy śpiewać nic się nie stało. Ale wiesz co, teraz się zastanawiam, bo to było trzecie starcie tej walki, ale to była moja pierwsza akcja. A czekaj, bo już sobie odjęłaś. Możesz przerzucić kość. O, racja. Ej, czekajcie, ja to zrobię. Dobra. Więc ja przerzucę tą pustą. Tak. Niech to będzie atak. No ale przynajmniej wiesz, to masz już użyte, tak? Tak, i nie tracę... Nie tracisz życia. Nie tracę życia. Tak. No, widzisz, dobrze, że ci powiedziałem. Dobrze. I teraz moją drugą akcją będzie próba... Czyli tak, to się odświeża. Tak? Bo jeszcze raz jeszcze raz? Moją drugą akcją jest znowu walka, ja go chcę ściągnąć. Okej, jedziemy. Jeszcze raz. Dwie obrony. Mm-hmm. No to okay, bronisz się przed jednym. To było raz, teraz dwa. Dwa miecze. Dwa ataki. Jej, ściągam go. Znaczy on mnie prawie ubił, ale to nic, ściągam go. To chyba będziesz za chwilkę, czekaj, bo w następnej turze dostaniesz serduszko, ale ja jeszcze sobie będę odpoczywać. Tak, dostaję monetę, to po pierwsze, a po drugie... Niechaj potwory... Czekaj, jeszcze nawet nie zdążyłam otworzyć woreczka. Ale ja już zacząłem. No dobra. Niechaj potwory strzegą się straszne magii przedmiotu, co dobiorę właśnie. Hej. Czapka. Do przerzucania Czapa. Fioletowych kości Czapa wrogów. Czapa bez rogu. Dobrze. Moje dwie akcje za mną, więc teraz twoja kolej. Co robisz, kochanie? Z moim życiem jest tak se o, ale spróbuję ubić faktycznie tą drapieżną roślinę. Ona ma tylko dwie kości. Może jakoś to pójdzie. Gotowe? Jak się obłowię w hajsiwo, to później będę chodził i szukał tych, zastawiania pułapek. Albo pieczętowania. Dwa obrażenia. Jedno. Pierwsze starcie. Możesz się wycofać. Nie no, jeszcze jedno wezmę. Chyba. Pusto. Jedno obrażenie wchodzi. Okej. Okay. I trzecie. Dwa hity. Jedna anulacja. Z jednym wchodzi. No dobra. Twoją drugą akcją, bo walka się już skończyła. Druga akcja. No nie wiem, myślałem, czy masz monety. Szkoda trochę teraz. Myślałem, że go ubiję. Ale myślisz, że on mnie ubije w jednej turze? Myślę, że nie. Jeszcze raz. Nie zapomnij, że ja tu rzucam kośćmi jako otwór, dobra? Jesteś pewien? Dobra, jeszcze raz. Raz. Jeszcze jeden atak. Pusto. Atak obrona. Chodzi! A nie mówiłem. Tak, to się robi. Straszyłaś mnie. Cztery monety, bo ja mam, wiesz, jakie ręce. Wiem. Yeah. Otworek spada. Popatrz, jak to ładnie wygląda. Idziesz coś kupić? Zmieścić? Ja może pójdę sobie coś kupić. Nie, ja teraz będę eksplorował. Muszę coś tutaj, wiesz, zapieczętować albo zrobić coś. Ma to sens, bo teraz po pierwsze otrzymujemy po jednym serduszku. W sumie to nic mnie nie zabije. I bo... wiesz co? Ja chyba... No. Nie, ja idę eksplorować, bo dopóki nie walczę, to nie potrzebuję tego odpoczynku. Mhm. Więc będę eksplorować. Tak się to robi! Teraz ja muszę dwie tury stracić, żeby tam przejść? Może teleportem jakimś? Przecież nie, to bez sensu. Wiesz co, tak sobie myślę. Ja odkryję sobie te dwa kafelki i zobaczę, jak będzie teleport może na tym, to wtedy przeskoczę tutaj. Bo pułapki pasuje zostawiać jak najszybciej. I tu 7 to bardzo blisko monstrum trzeba postawić. Masz 7 hajsu? No. Dobrze. Tak patrzę na tą planszę i coś mi nie pasuje, wiesz, bo instrukcja mówi, żeby te kafle jednak dać na ogół. Serio? Nawet nie zauważyłem różnicy. No, ale już tak zostawimy, żeby było okej. Okay. Moją pierwszą akcją było przejście i teraz pytanie, czy mam stawiać od razu pułapkę za 3? Bo mam 3, więc może postawię. Bo on będzie szedł pewnie jakoś tak. Znaczy to my wybierzemy, jak on będzie szedł. On idzie najkrótszą możliwą, więc albo przejdzie tak, albo przejdzie... Ale to my tak, wybieramy. My wybieramy. Na pewno pójdzie tutaj. Więc wiesz co, ja te 3 rzeczywiście kupię tę pułapkę, bo ona się nam przyda tak czy siak i postawię ją tutaj na elfach. Dobra, no to postaw na elfach, bo tylko elfy są odkryte, więc... Tak. Mogę jeszcze ewentualnie na targowisku, ale no załóżmy, że będzie szedł tędy. W sumie to by było fajne, gdyby ten, wiesz, monstrum jakby poszedł tutaj tędy przez to i no w tym miejscu jakby na targowicy mu się padło, nie? To by było takie epic. Dobrze, moje dwie akcje już wykonałam, ruszyłam się i zastosowałam się do lokacji. Więc teraz twoja kolej. Co robisz? Z taką ilością złota może warto postawić tą 7 jeszcze. Może rzeczywiście, chociaż 7 pewnie pasuje, postawić tu, żeby go... Od razu, tak, żeby go capnąć, nie? No, na start. Żeby miał takie poczucie, że jest zagrożony. To może iść do góry. Nie no, ja sobie poeksploruję. To, tamto i pomału będę szedł w tym kierunku. Mamy czas na takie rzeczy? No patrz, ile tur. To jest początek dopiero. No dobrze, no to jedziesz. Jeden odkryjemy. Ten kafel, zobaczymy, co tutaj jest. Ruch.
Leżę. Leżę z teleportem, ze skrótem. Czyli będzie można przeskakiwać stąd tutaj. Mhm, nieźle. I co tutaj mamy? Ropuchę bagienną. To była moja pierwsza akcja. Druga akcja. Przeskok na następny kafel. I mamy leżę z dużym potworem. Dobra. I mamy tutaj czerwa z diuny. Czerw diuński, który nie pozwala nam używać hełmu podczas zabawy, więc... To znaczy podczas walki z nim, tak? Nie można używać czapki. Mówię, że podczas zabawy. Dobrze. Teraz ja, tak? Tak. No to tak. Po pierwsze uzupełniamy puste leża. Jeden, dwa. Jeden, dwa. On ulepsza przedmioty. Mhm. No, ale najpierw eksplorancja. Ciach. Czyli a, ty już tutaj idziesz, tak? No zobaczymy, co on tam ma po drodze. Okej. Okay. Duży. Proszę cię bardzo, jakiś straszny wielki jeden. Golem. Jeden. I wiesz co? Ja myślę, że tutaj warto by było postawić tą siódemkę. Mhm. W sensie tą pułapkę, siódemkę. Mhm. A piątkę ewentualnie tutaj. Jeżeli będzie i teraz nas stać. Pytanie. Czy my chcemy odkrywać dalej kafelki, czy już teraz skupiamy się na walczeniu z potworami? Wiesz co, jeszcze pieczętowanie jakbyśmy znaleźli tak, gdzieś. Tak, pieczętowanie, księżycowe pieczętowanie. To idę bok. Okej, okay? Idę tutaj i ja sobie odkryję ten kafel i popatrz, jak to się wydarzyło cudownie. Pięknie. Tak, czyli jestem na pieczętowaniu księżycowym, które kosztuje 3 monety. I to już jest druga akcja, tak? Tak. Ty chyba, że może zapieczętować zamiast stawać pułapkę. Chociaż nie, bo później wydam kasę na pieczętowanie i nie postawimy pułapki, aby się okazało, że pułapka by go pokonała. Jeszcze myślę, że fortyfikację warto znaleźć. Zresztą pieczętować możemy tylko puste leża. Mhm. Dobra, pierwsza akcja. Zobaczmy, co tu jest. Ulepszanie przedmiotów. Ulepszanie przedmiotów za 3 monety. Kusi. A co masz po drugiej stronie tego gdzie? Miecza? Jak już tam jesteś, to może warto z tego skorzystać. Plus żółta kostka. Żółta kostka ma magiczne symbole. Wybierasz sobie atak albo obronę. Mhm. Myślę, że warto ulepszyć ten miecz. Myślę, że warto, ale plan pierwotny był inny, którego będę się jednak trzymał. Idę zastawiać pułapki. Bo ty mnie tutaj kusisz. A dobrze. Później się okaże, że kasę wydam na pierdoły. Co ja chcę zrobić? Ja nie mam hajsu, więc pasuje... Aha, po pierwsze to trzeba to zrobić, więc leczymy się o jeden. Mm-hmm. A po drugie, no pewnie jakaś walka, ale nie ma potwora. Znaczy jest duży, ale ja jeszcze na niego nie pójdę, nie jestem hojrakiem. I bezpiecznie przeniosę się tutaj, zobaczymy co się dzieje na tym kafelku. Mamy tutaj studnię życzeń. O, za jedną monetę. Czyli to były dwa ruchy, tak? Jeden, dwa. Jeżeli miałabym monetę, mogłabym spróbować swojego szczęścia. Czyli tak, mogłabyś wydać monetę, tak? I rzucając dwoma kośćmi patrzylibyśmy, jakie symbole wypadną i w zależności od rzutu coś byś tam dostała, tak? Mogłabym również przerzucić kości, o ile te by mi nie pasowały. Jakby tam no tak, puste ściany. Puste. No, na pustą nic się nie dostaje, dobra. Więc to byłby teraz taki pusty rzut. Teraz ja. Ją. A co ty zrobiłaś? Ja poruszyłam się o dwa z księżycowej pieczy. Sorry. Okej. To przez to, że to jest musztardowe, a nie żółte. Wiesz co, już nie zwalaj na kolor, twój jest niebieski. Dobrze, zawsze. Co robisz? Stawiam pułapkę. Za ile? Za 7. Gdzie? Zaraz obok monstrum. Czyli tu. Tak. Mm-hmm. Będzie miał ciepłe powitanie, powiadasz. Tak jest. Dobrze. Mam nadzieję, że dostanie dużo bęcków. To była twoja pierwsza akcja? Pierwsza akcja, jedyną akcją... Jest gdzieś jakiś brązowy potwór? Jest tutaj ta przepiórka. Po drugiej stronie. Są tu jakieś skróty? No tutaj, ale tym skrótem dostanę się tutaj, to jest bez sensu. Już lepiej iść tak na nogach. To jest druga akcja. Jak tak? No czekaj. Co? A, no dobrze. A co się dzieje? Dlaczego tam obracasz? Bo miałem obrócone na ulepszone przez przypadek. Przez przypadek? Nie, no bo... Już kończę uszczyć. Ty mnie podpuściłaś. A co masz na drugiej stronie? Dobra, puste leża się respią, ale chyba czysto. Czysto, nic czysto. Nie ubiliśmy. Dalej nie mam fortyfikacji. No to tu będzie. Tu albo tu. Albo tak. Pierwszy punkt ruchu. Jest. Fortyfikacja. A masz kasę? Nope, ale już wiemy gdzie jest. Jeden i teraz dwa. I na dwa chyba poruszę się w dół i będę próbowała ubić tego czerwia. Czerwia. Mhm, czyli dwa. Stworzyciela, tak? Jaki tu kafel nam został przyjść? Nie wiem. Wszystko co najważniejsze mamy odkryte. Wydaje mi się, że to będzie kafel, na którym się pracuje. Bo nie widzę. Aha, możliwe. A może? Czekaj, bo tak. Nie, no to tam będzie. To pewnie tak. To tam ten kafel nie jest aż taki ważny, tylko pytanie, tam było jedno leże małe.
Jeżeli to jest tamten kafel, to tam jest jedno małe leżenie. Dobra, tak. Dobra, czyli moją akcją schodzę na czerwia. Czerwiu, gotuj się, zaraz będę cię bić. Ale to zaraz. To zaraz, tak. Dobra, to ja idę na tą przepiórkę, spróbuję ją upolować. Masz czarną i fioletową. Teraz moją drugą akcją jest wywołanie walki. I tak, ja chcę użyć od razu mojego przedmiotu, żeby zadać jeden miecz. Dobrze. Dwa razy biję. Jeden parujesz i dwa miecze wchodzą. Tak. Tak? Czyli? Tak, czyli ja dostaję hita i dwa miecze wchodzą tutaj. Luksus! Poczekaj, czekaj. Pierwsze ja go ściągnę, żeby nie było. Niechaj się, strzegą potwory. Straszne magii przedmiotu. Co biorę właśnie? Mhm. Co tam masz? Shielda. Tarcza. Tarcze. Dobrze. Do przerzucania fioletowych kości przyda się. Czyli ty się poruszyłeś i zaatakowałeś. Tak jest. Leczymy się. O ile? Jeden? Tak, o jeden. I ja teraz też będę biła czerwia. Potrzebujemy monet, bo popatrzcie, że to się niebezpiecznie zaczyna zbliżać. Mm-hmm. To pieczętowanie księżycowe to jest ważne bardzo, 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 najbardziej. Robimy tak. I próbujemy. Już? Zaczynasz? Jeden mieczyk. Okej, okay, nie pierwsza walka, nic się nie stała. A ty nie dostajesz czegoś? Nie, mam tylko przerzuty. Możesz fioletowe przerzucać, czy coś? No tak, ale pamiętaj. No to może na jakimś mieczu paskudnym, czy coś. No to przerzuć teraz jedność. Czy to był rzut? Nie, to była nieudolna próba podniesienia kości. Tak, w końcu, chociaż jeden. On ma 5. No, Gartemet. To ja ci pomogę za chwilę. Chcesz zgarnąć tą nagrodę? Dobra, nieważne, to kooperacja. Kooperacja. To był drugi rzut? Tak, to był drugi. Drugi, bo na pierwszy nic nie stał. Trzy. Jeden mieczyk. Przerzuć fioletową. No to możesz. Przerzucę fioletową. A czekaj, on... nie możesz czapek używać. No tak, dobrze. Dobrze, no to co się dzieje? Czekaj. Czyli ja dostaję jedno obrażenie? Tak, i on też. Tak. Daliście sobie po łepie. Niech tak będzie. To była moja pierwsza akcja. I teraz moja druga akcja. Więc próbuję jeszcze raz, co? Próbuj. Okay. Pierwszy starcie. Nic. A na niego wchodzi jeden. Może ja spróbuję przerzucić? Bo ja no to jak nie, teraz, ma, jak nie ma nic, no to spróbuj. Nie. Okay. Ale wchodzi jeden, tak? Wchodzi jeden. Mm-hmm. Tak. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Jeszcze... Nic się nie dzieje. Jeszcze dwa miecze, dwa miecze. Tak! Powiedz, że nie ma... Masz obrażenie jedno. Ściągam go, ściągam go. Co to za ajajaj? Chciałeś ty, przyznaj się. Raz, dwa, trzy. Nie no, ajajaj, bo to taki okrzyk radości. Od kiedy? Bo w Wojsławicach, tam skąd pochodzi mój Wojsław, jest okrzyk radości ajajaj. Niechaj potwory się strzegą straszne przedmiotu magii, co dobieram właśnie. Hełm następny. Możesz mi dać. Z czarną kością do przerzutu, to jest lepsze. Ja jeszcze tylko sobie porównam. Tu jest czarna przerzut, fioletowa przerzut, a po drugiej stronie ta ma żółtą i ta też ma żółtą. Więc na chwilę obecną wydaje mi się, że do tych trudniejszych wymień sobie, a ten do plecaka. Może zaraz sprzedasz, albo... Jak zatrzymasz się na moim, to ci go dam. Okej, okay, on umarł, tak? Ale to... okej. Okay. Bo on ma dwa rogi i wygląda tak ładniej niż ten, nie? Bardziej elegancko, tak? Bo on jest na ten umarł? Tak, umar. Tak. Wiesz co, to nie wiem, albo tego grzyba zacznę atakować. Trzeba iść, myślę, zasilować. Ale ja nie mam nic. Ale ja jakbyś przeszedł przez mój kafel, to ja ci dam wszystkie monety i hełm. Tak mówisz? No. I wtedy bym mógł sobie tam polecieć pomału. Ja i tak będę teraz odpoczywać, bo nie zaatakuję nic z takim życiem. No ale możesz wykonać jeden odpoczynek i jeden ruch. Mhm. A stawiamy mury? Stawiamy mury. Kiedy? Oha, no tak, racja. Jeszcze zdążymy. Dobra, idę do ciebie. Dej. Masz hełm i masz monetki. Okej, okay, może po drodze mi się uda jeszcze... Nie ma tu potwora, więc mogliśmy legalnie przehandlować. Tak, żadnej szarej strefy nie uprawialiśmy. To był jeden ruch i teraz drugi ruch. Cyk. Może tędy? Dobrze. Mhm. Tylko, że... Aha. Teraz jest... Teraz będzie powrót potworów, tak? Tak, i nie będzie ani jednego pustego leża. Ale ja może coś wyczyszczę. Może mi się uda coś wyczyścić, ale to wiesz. Bo ja dopiero w tej turze zacznę pieczętować. No to tak, ty tutaj będziesz musiała coś wyczyścić. Mhm.
Ale jesteś pierwszym graczem, więc przede mną jeszcze coś ci się uda. Może. Dasz radę te dwa ubić na raz? No spróbuję. A jak nie, to tego chociaż jednego. Wiem. Dobrze. Tylko, że masz tylko jedną pieczęć. No. Kasę na jedną pieczęć, chyba że spróbujesz po drodze zawalczyć z tym gościem. A jak umrę? Możesz się zawsze wycofać podczas walki. On, co mi usuwa? Tarczę, tak? Tarczy nie mogę używać. A on nie ma fioletowej kości, żeby mógł przerzucić. I nie, to jest bez sensu z dwiema zielonymi kośćmi na gościa szarżować. Jest tak trochę z motyką na słońce, zobacz. Gościu jest wykoksany, 5 obrażeń. Nie zabiję go w jednej rundzie. Czyli nie, 5 obrażeń, tylko 5 życia. No, 5 obrażeń musiałbym czekaj, zadać. Czyli ty tyle? Nie, to była twoja pierwsza akcja, tak? Czy druga? Gdzie stałeś? Tu. Raz, dwa. Dobra, czyli teraz ja. Tak? Tak. Teraz wykładamy podkład. Więc jeden chyba, mały... że się nie ruszaj, a zabijaj tego, na którym stoisz. No zobaczę, co tam wejdzie. Popatrz. O nie, jakiś leszy. No ale spoko jest. Te przepiórki to tutaj się... One chyba mają jakieś gniazda. On ulepsza. Wiesz co, mogę spróbować z nim walczyć, ale to też tak trochę porywam się z motyką na słońce, bo ja nie ale mam... to odpocznij sobie raz. Tak, raz odpoczywam, raz ja. I teraz walcz. I walczymy. Dwie zielone. Pierwsze starcie! Jeden mieczek. No to dobrze, dajecie jeden sobie do jednego, tak? Po razie, no. Macie taką samą ilość życia, powiem wam. Liczba. Chociaż ilość życia jest niepoliczalna. Policzalne? Raz się bronię i raz atakuję, nic się tak nie samo. Dzieje? Przerzucasz coś? Mogę. Tylko co? Wolałabym nie, tak. No bo to jest 0 do 0. A zieloną jakbyś przerzuciła? Którą? Nie chcę dostawać obrażeń. Nie ma, a fioletowej nie przerzucasz. Nie. Czarną Dobra. Przerzucam. Mogę ewentualnie czarną. On tam ale... wyłącza? Nie, on wyłącza miecz. Ja nie mogę miecza użyć. Kto wyłącza miecz? No ten leszy. O, faktycznie. Mogę tylko czarną przerzucić, co na razie nie zostanie. A jak przerzucisz czarną, może wypaść pusta? Może, ale ewentualnie ci zablokuje jeszcze tamto. Próbujemy trzeci raz. Więcej ci nic nie zrobi, na pewno. No, no dobra, jak uważasz. Mieczyk tarcza. Co on tam ma? Jedną anulację, jedno obrażenie. No to... A to bez sensu cokolwiek teraz mu przerzucać, bo to mi nic nie da. Jest 0 do 0 znowu. No. I to była moja druga akcja, bo najpierw odpoczywałam, a później próbowałam tak. bić. Więc teraz ty. Myślałam, że go ubijesz. W jednej turze? Znaczy w jednej walce? No, no chyba nie. Duże potwory to tak wiesz. Z takim ekwipunkiem to tak na. To bez sensu, żebym szedł teraz sealować, bo nie ma co. W sensie pieczętować. To może w następnej turze, nie wiem, i żaby ubi, chociaż ona straż będzie się bronić nieźle. Z tym pieczętowaniem właśnie mam taki problem, bo nigdy nie ma za bardzo okazji, żeby to zapieczętować. Możesz iść na fortyfikację i postawić mur w takim układzie. To wydaje mi się sensowniejsze, ale mam tylko 3 monety. No to postawisz jeden. Ewentualnie możesz iść, rzucić i spróbować wyciągnąć więcej monet. Ja nie jestem hazardzistą. Idę tutaj, wydaję 3 monety, żeby postawić mury. Cyk. Leczymy się o jeden. Mam Dobra. Bić leszego? Leszy? Leszego? No, czy mam zejść na dół? Jak leszy. Pieczętować chyba już nic nie zapieczętujemy. No tak, nie ma sam skrótu. To nic. Pasowałoby zebrać jeszcze jakieś monety i postawić te dwa mury, bo jak tego nie zrobimy, to dostaniemy od małych potworów. To na pewno. Dobra, schodzę o jeden i biję grzyba. Grzybosława. Tak. To jest fioletowa, jedna czarna. Sługa grzybów, czy jakoś tak. Nie dobrze. Dwa obrażenia. O! Jedno. No spada. On spada. Wow, drasnął, nie? Ale... Nieźle. Brawo. Dobrze, czyli to była moja druga akcja, druga bo się akcja, ruszyłam tak. i walczyłam. Okej. Okay. Mhm. Jeszcze tak patrzyłem, bo może byś przerzuciła fioletową, żeby... Ale to nie byłoby sensu. Nie mam Dobra. Fioletowego, ty masz fioletowego. Nie masz, okej. Okay. Co, tyle? No. Kogo ja mogę iść atakować? Możesz zejść do tego leszego rzeczywiście. I próbować go dziabnąć. Mam dwa przerzuty fioletowych kości. On wyłącza miecz. Tylko, że miecz mi nie działa. Ale ja też tak próbowałam i zadałam mu jedno obrażenie. A to on ulepsza, może... więc w sumie wiesz. To bym sobie ulepszył mieczek i tutaj miałbym żółtą kostkę chyba. No. No próbuj, bo to warto. Jeden i dwa. Fight! Daj mi odpowiednie kości. I teraz jak Mortal Kombat. Round one. Anulacja i draśnięcie. Czyli wychodzimy na zero, ale... Modyfikowanie tego jest bezsensowne. Bez sensu. Round two. O, wypadło.
Drażni cię. To nie mogę nic przerzucić. Nie. Jeszcze raz. Round 3. Round 3. Jedno obrażenie. Jedno obrażenie i... Czyli on dostaje tylko. On dostaje, ale poczekaj. Mam dwa przerzuty. Okej. Okay. Może by mi się udało przerzucić to na puste. Próbować? On może też ci anulować atak. Może anulować atak, ale mam dwa przerzuty. A, dobra. Używaj. Przerzucaj. Dobrze. Czyli on dostaje jedno obrażenie. Tak. I to no, była twoja druga akcja, tak? Bo tak. Się poruszyłeś tak, i tak, atakowałeś. Tak. Ciężki orzech do zgryzienia. Idziemy dalej. Respią się. Gdzie? Ten jest w ogóle użyty. No ten. Umarty, tak? Mhm. Masz tutaj goblina jakiegoś z plecakiem. I coś jeszcze? Nie, tyle. Czy ja mam przejść na górę? Weź spróbuj ubić potwora, może coś się uda sprzedać, ale sprzedajemy z dwa, więc bez sensu. A jakbyś tą kuropatwę ubiła? Z monetką? Z monetką, no dobra, i z przedmiotem, mhm. I wtedy spróbowała sprzedać. Dobra, dwa czarne, dwie czarne kości dla ciebie, dwie zielone dla mnie. Dwie zielone dla ciebie. Bimy. I wtedy drugą akcją byś weszła tutaj, sprzedała. No już nie, kmin tylko rzucali. Mogłabyś dwa mury postawić. Jeden miecz. Dwa hity. Kurde. Czekaj. Myślę. No ale ten jeden i tak w niego wejdzie. No poczekaj, bo... Aha. A na mnie wchodzi jeden, tak? Tak. Dobra. Druga runda tej walki. Serio. A masz, miałaś jeszcze czapkę, mogłaś spróbować. O, pusto. I runda trzecia. No w sumie nic się nie dzieje. Mogę przerzucić czapkę. Ale a nie, w sumie tak, bo to się zeruje. A, to była pierwsza akcja. Tak. Druga akcja, próbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz? Round one. Ale ściągnij sobie ten. O. Tak. Dwa mieczyki. Nieźle. Anuluję jeden i mnie draśnie. Draśnie mnie. I anuluję jeden. Wchodzi. Jeden i teraz mam jedno życie. Trudno podjąć decyzję, bo jesteś blisko ubicia go, ale on też jest blisko ubicia ciebie. A masz trzy monety. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby przerwać. Przerywam tą walkę. Czekaj, bo my jesteśmy tutaj, tak? No. Ja też nie wiem, co robić, bo mogę iść do ciebie i próbować ubić tą kuropatwę. Ty się w spokoju podleczysz, bo zobacz, ja mam mieczek dodatkowy. No ale miałeś być lepszego, żeby sobie ulepszyć miecz. No taki był plan. Właśnie, no właśnie. A mam dużo życia. Dobra. Dawaj leszego. Chodź, leszy. Piesek Leszek. Jedna anulacja. Czyli jeden w niego wchodzi, tak? Mhm. Kurzył się, bo cię dwa razy drapie. To ja bym chciał przerzucić fioletową kość. On coś wyłącza. Miecze. Dobra. Co mam przerzucić? Fiolet? Fioletową, no. Czysto. Czysto. I jeszcze... Czyli jedno obrażenie, tak? Nie, bo miałeś jedną... to. Tak. I trzecia runda walki. Jedno draśnięcie? Jest! Wchodzi! Ale tobie też wchodzi. No to dobra! Tam! Dobra, Leszy padł! Leszy padł i ja sobie ulepszam mój miecz. No jeszcze moją klinkę, tak? Niechaj się strzegą potwory straszne, magii przedmiotu, co biorę właśnie. O. Ej, spoko opcja. No, a ty tak płakałaś na samym początku na eliksir. No bo ja sam mieczek. Dobra. Dobrze. Nie jest źle. Ciach. Przesuwamy się, leczymy się o jeden. I tak, pierwszą akcją, jaką robię, jest przejście do ciebie i danie ci monet i cofnięcie się będę biła później. Chyba aha, nie ma innego. Czyli no, ja... ty wskoczysz do góry wtedy, żeby mnie nie traciła. Dobra. Tak? Może być tak? Może tak być. Idę do góry. Nie ma tu potwora, więc spoko. Okej. Okay. Łap. Tylko ustaw to tam sobie ładnie. A... To nie, poczekaj, poczekaj, no. poczekaj. Co cofnijmy to wszystko jeszcze? Musimy pomyśleć trochę przyszłościowo, bo zobacz. Jesteśmy w tym miejscu, tak? No. I tak, teraz pytanie. Ty w tej turze go ubijesz. Mhm. Później w następnej turze... Aha, ja tam mam jedną monetę do zdobycia. Masz jedną monetę do zdobycia. Pójdziesz tutaj, sprzedasz... Za trzy? Za trzy. Nie, za dwa. Sprzedajemy za tak, dwa, ale, za tak, trzy. Tak. Ale będziesz miała monety, więc będziesz miała już sześć monet. I pójdę na górę i zrobię dwa razy. Tak. Ma to sens. Dobra. Czyli zostaje walczyć z Wronem. Okej, okay, tylko... Jakie on ma kości? Dwie czarne, tylko odpoczywasz czy nie? No tak. Jeden, dwa. Dobra. Poczekaj, dwie czarne. Dwa mieczyki.
Jedno obrażenie wchodzi na ciebie. Jedno obrażenie i jedno na niego. Spada? Spada. Tak! Tak to się robi. Czyli jako nagrodę. Monetka. Dostajesz monetę. I coś. I coś z wora. Niechaj potwory się strzegą. Straszne magii przedmiotu, co biorę właśnie. Dobrze. Przerzut zielonej. No, może nawet. To była moja... Pierwsza akcja. Nie, druga, bo druga, odpoczywałam. Odpoczywałaś. Teraz ty. Teraz ja. To co ja mogę zrobić? Żabsona ubić? Jakiś ekwipunek? Tylko co ja z nim zrobię? Może eliksir, jakbym dostał. I później teleportem mógłbym się przerzucić tutaj, w to miejsce. Próbować jego ubić. Ale ma to sens. W następnej turze. Tak. Tam ulepszenie jakieś. Dobra. Idź. Cyk, Żabson, leje cię. Już wrzuciłaś, tak? No. No, ale to... Bo ja chciałem użyć mojego miecza. No to używaj, to jest przecież... chyba, że chcesz potka użyć, to przerzucę to jeszcze raz. Nie. Biorę miecza i to jest na całą walkę, tak? No. To jest magiczny symbol, możesz wybrać mieczyk albo tarczy. On ma co? Dwa obrażenia. Nie powinno być tutaj. On potrzebuje tylko jednego obrażenia. Tak, więc ja tego magicznego symbolu używam jako miecza. Ja sobie przerzucę na miecz od Dlaczego razu, miecza? On ma jedno HP, nie dwa. Jedno tak czy siak wchodzi, to weź tarczę. Dobra, no to tarcza, okej. Okay. To jako tarcza jest. Jedno obrażenie w takim układzie wejdzie. Jedno obrażenie wchodzi na mnie, a on spada. Tak, dostajesz ekwipunek. Niechaj się strzegą potwory straszne, magii przedmiotu, co biorę właśnie. Kolejna potka. Tak, tym razem na obronę. Dobrze, nie wygląda to źle. Okej, okay. No to respa. Ojej. Bo to była twoja druga akcja, prawda? Tak, bo... Czyli wchodzi ten mały, duży. Mały. I duży. Patrz tu! Kto na niego idzie? Kto się połasi? Ale czy to nam coś da? No bo patrz, pieczętować już nie możemy. Pułapki zastawiamy do tej tury. W następnej już nie możemy. Dobra, to idę tu. Bo to jest ostatni moment, żeby to zrobić. Sprzedaję tą tarczę za dwa. Tak. Czyli moje dwie akcje wykorzystałam na ruch i na użycie kafelka. Tak. Proste. To co, ja idę na niego. Wiesz co? No ale w sumie te monety teraz na nic się nie przydadzą, bo trzeba bić potwory i tyle. No chyba, że na studnię życzeń później i... No, ale to bez sensu. Ty może patrz za jakimiś, co ulepszają. Miałeś przejść tutaj i próbować tego ubić. Faktycznie, taki był plan. Bzyt! I atakuje tego żywiołaka, tego kogoś. Ty masz to. Ja mam to. Czy on mi coś wyłącza? Nie, więc używam od razu mojego miecza po to, żeby dostać żółtą kostkę. Dwa cię draśnie. No to draśnie mnie za jeden. Ewentualnie nie, mogę przerzucić. Ty też go draśniesz, tak? Tak. Okay. Nie chcę przerzucać fioletowej, bo nie bardzo mi na rękę. Jest duże ryzyko, żebym go nie drasnął. To co? Ja mu położyłam już obrażenie, a Dobra. Ty? Dostałeś coś? Ściągnąłem sobie serduszko. Mhm. Chyba. Wydaje mi się, że miałem full. Krzysztof, jak mówisz tak, to ja rzucam. Jeden wejdzie. Niekoniecznie, bo mogę użyć na przykład tarczy i przerzucić tą fioletową kość. No weź to jedno obrażenie. Okej, okay. Biorę jedno obrażenie i dwa wchodzą na niego, więc on jest ubity, tak? No tylko trzy. Ulepsz sobie coś. Ja sobie coś ulepszę, muszę zobaczyć, co mogę sobie ulepszyć takiego fajnego. Tutaj jest plus pomarańczowa kość, plus żółta kość. Jedną żółtą już mam, a ta jest do ataku, więc może ja sobie pomarańczową wezmę. Chociaż tutaj ataku jest dużo i są jeszcze symbole magiczne. Ale na żółtych też są puste pola. A na tej? Jest pustych jeden? Na tej zawsze coś wypadnie. Mhm. Ale ile to jest jeden? Powiem ci, jak będziesz walczył z monstrum. Ile to jest jeden? Biorę, to sobie ulepszam. Dobra. Uwaga. Bo jesteśmy tu, no nie? No. Krzysztof. Źle się dzieje. Coś źle obliczyliśmy. Nasza matematyka jest zła. Bo wchodzi gość. Wchodzi gość. Z małym potworem, tak? Z tym, tak. I teraz tak. Tutaj mam jeszcze żeton krateru na poziomie średnim. Na poziomie średnim i bierzemy jeden mały żeton. Rzucamy czarną kością. Kto rzuca czarną kością? Ty rzucasz czy ja? Mogę ja. To rzuć. I wchodzi ten mały potwór na miejsce, gdzie się ulepsza. Czyli tu. No dobra. Wielki, czarny, zły wilk, któremu gazy z brzucha wylatują.
żeton krateru usuwamy, nie będzie już nam potrzebny. I teraz zamiast przesuwać żeton astrolabium, będziemy po prostu przesuwać potwory w stronę zamku. Krzysztof, gotowy do walki? Na śmierć i życie. Jedziemy. Po dwie akcje, w dalszym ciągu jestem pierwszym graczem, ja zaczynam! Idę tu i biję. Biję tego gościa. Szkoda, że nie zdążyliśmy postawić murów. No, bo tak, jeszcze w tej turze by może się udało. Tylko tak, poświęciłabyś dwie akcje na to, żeby się tutaj dostać. Ale nie, poczekaj, bo on się dopiero pojawił. Ja jeszcze to zrobię. Ale braknie ci akcji na postawienie murów już. Nie, to się jeszcze nie uda. Nie ma tam skrótu, żeby przejść. Nie. Nic. Jeszcze jeden mur by się udało, gdybym cię wtedy nie podkusił na ten, na odpoczynek. Biję szkieleta jako moją pierwszą akcję. Trzy fioletowe. Jedno obrażenie na ciebie, się bronisz. I wchodzi jeden. Tak. Jeden. Jeden do jednego, Jusej. Jeden do jednego. Weźmy teraz jakiś tam. Okej, dajesz. Dajesz. Co tam? Dwa hity. O kurde. Nie bawię. O nie! Przerzuć zielono, może ci tarcza wypadnie. Oh my god. Albo przynajmniej go ubijesz. Albo przynajmniej nic się nie stanie. No niestety. On mi zadaje dwa obrażenia. Ojejku. Więc źle się dzieje, moi drodzy, bo po pierwsze odrzucam coś. Po pierwsze odrzucam monety wszystkie. Znaczy i tak bym teraz z nimi nic nie zrobiła, więc... Cokolwiek. Ja mówiłam, Krzysztof, że ta nasza gra w dwie osoby to jest dramat. Ja sobie odrzucę może czarną, w sensie odrzucę sobie czapkę, tak? Czapę i ja ląduję w Avel i leczę się prywatnie, bo skosili ze mnie 6. Nie ma sensu. Co? Dalsza gra. No to pokażmy widzom, że przynajmniej się staramy. Nie, no jasne, jasne, że tak, pewnie, ale to nie ma sensu. No nie ma, jedziesz. No co ci powiem, idź w tę stronę, bij to co, bo popatrz, z tej strony nie napływa zbyt dużo potworów. Idź tu, przynajmniej się przesuń. No nie no, to ja pójdę już tutaj, chociaż jeszcze jedną walkę, wiesz, jeden, wywołam. Dwa, a widzę, bo w kolejnej turze one się tutaj, no one tak. Się tu wlezą. No tak, gdybyś jeszcze go ubiła, to nic by strasznego się nie stało. Jeszcze byśmy mieli jakąś tą jedną turę, nie? Dobra, to ja tego... To tak tylko już pokażemy wam, bo wiemy, że z góry, że w przyszłej turze już nie żyjemy. Czekaj, gdzie jest jeszcze jedna chwila? Aha, ja ty masz, dobra. To ja mam to. Tak? To ja na gościa idę z pełną parą. Patrz tu, co się stanie. Czyli takie ostatnia epicka bitwa, żeby go zmieść z powierzchni Hurdur. Ziemi. Okej, okay. Jedno obrażenie, jedna anulacja. Jedno obrażenie, jedna anulacja, tutaj same mieczyki, bye bye, ja dostaję 3 monety, nic się nie dzieje. Jest koniec tury. I teraz ty, jako że masz sztandar, przesuwasz nasze potwory. Mogę zacząć od końca? Będzie, wiesz, spowolnimy. Nie no, wiesz co, spowolnimy nieuniknione. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Patrz, co tu się jeszcze wydarzy. Trzeba ale rzucić monstrum, za pułapkę. Monstrum chyba się rusza po ruchu potworów małych, co? No nie no, weź, to przynajmniej pokażmy, jak działa pułapka. Dobra, ale to później, później. Niech nas zabije, a pułapkę pokażemy później. No tak, pierwszy potwór wchodzi i zatrzymuje się na murach, więc ściągamy mur. A ten potwór już wejdzie. I mały potwór powoduje, że przegrywamy całą rozgrywkę. Bo potwór dostał się za mury. Natomiast popatrzcie, bo jakby to inaczej wszystko tutaj wyglądało, monstrum by się przeniosło tutaj, czekałaby na niego pułapka, więc w tym momencie... To w ogóle jest pierwszy raz ever, kiedy byśmy coś takiego zrobili, więc ja sobie rzucę, ile by weszło w niego. No, masz dwa. Raz. No, ale nie ciągu... no, cztery, bo tu jeszcze dwa miecze z automatu wchodzą. Cztery obrażenia. 14 robi się 10, nie? To już jest spora różnica. 4 hity tak po prostu gratis. A pokaż, teraz ja chciałbym rzucić, gdyby wszedł tutaj. Ile bym mu zadał obrażeń? Nie nadałbyś. No to była pancerna pułapka, która... Jest mi dość przykro, bo źle sobie policzyliśmy. No. Gdybyśmy te mury jednak postawili. Ej. Szkoda, no szkoda. A ile smok daje? 3, 6. I jadźcie. No ubić smoka i się teraz upieczętować albo... No. Albo fortyfikację stawiać. Ale zobacz, przez te wszystkie rozgrywki, które my graliśmy z Gosią, z Wojtkiem i tak dalej, ani razu smok nie wszedł. Trudno się mówi. Przegraliśmy kolejny raz. To było do przewidzenia. Podsumujemy. Podsumujmy sobie.
Kroniki Zamku Avel to jedna z najnowszych propozycji od wydawnictwa Rebel, która jest skierowana głównie ku rodzinom. Jest to gra przygodowa, gdzie będziemy stawiać czoła niebezpieczeństwom, gdzie będziemy walczyć z potworami, eksplorować mapę, przeżywać przygody. I jesteśmy po kilku rozgrywkach. Takich dwuosobowych, czteroosobowych, więc widzimy pewne różnice, wyłapaliśmy to, co nam się podoba. Myślimy sobie, że jest jedna rzecz, która nas kuje jak szpileczka. I to bardzo. To nie szpileczka, tylko taki wielki gwóźdź do krokwi, co wiesz, co takie wielkie, duże drewniane bele się łączy tymi gwoźdźmi. Więc teraz omówimy to, co nam się podobało i to, co nam się mniej podobało. Dodam jeszcze tylko, że sugerowana cena detaliczna to 159,95, natomiast w dobrych sklepach z planszówkami możemy tę grę nabyć za 110 zł. 109-110 zł. Myślę, że ta cena jest bardzo atrakcyjna, patrząc przez liczbę komponentów i jakość wykonania. A co do samej rozgrywki? Posłuchajcie. Pierwszy aspekt, który bardzo, bardzo mnie nakręca pozytywnie, kiedy myślę o tej grze, to stworzenie świata Avel, tak? Czyli stworzenie tak jakby wszystkiego od podstaw. Bo mamy tutaj potwory, mamy jakieś historie. W ogóle czytając instrukcje, mamy takie malutkie chmurki, malutkie akapity postaci, które występują tutaj, które prowadzą nas przez reguły. I to wszystko jest takie bardzo przyjazne rodzinom, bo skupiając się na tym, że jest to gra familijna, skierowana ku rodzinom, które być może nie grają w nic bardzo zaawansowanego, to jednak te małe chmurki pomogą nam w wyłożeniu zasad dzieciakom w jakiś taki bardzo przystępny sposób, bo my teorię suchą przyswajamy całkiem nieźle. Mówię tutaj o dorosłych, ale jeżeli my to tak, wiesz, opleciemy fabułą, tak jak właśnie te chmurki robią, to być może będzie to łatwiej przyswajalne dla dzieci. Bardzo podobają mi się grafiki, wszystko tutaj jest spójne. W ogóle jakość wykonania tej gry jest bardzo dobra. Ja tutaj jeszcze Wam na kadrze tym od góry pokażę. Tutaj dostajemy pudełeczko. Pudełeczko jest, tutaj ma taką przegródkę w formie skrzyni do chowania tutaj różnych rzeczy. Możemy kości wrzucić, prawda? Jakieś te znaczniki wszystkie. Tutaj o, mamy jeszcze te kusze z dodatku, to jest wspomniany wcześniej bloczek, jest tego całkiem sporo, możemy dużo postaci zrobić, są i chłopięce, i dziewczęce, znaczniki, plansze, to wszystko tutaj fajnie się mieści i jest wizualnie atrakcyjne. Potwory w grze są różnorodne, ale to nie są takie potwory straszne, przerażające, jak w grach pokroju Terrors of London, tak? Bo tam faktycznie z dziećmi w tamtą grę bym nie zagrał. Tutaj te potwory, one są takie baśniowe, bajkowe, nie są takie, które by się później śniły dzieciom po nocach i miałyby się tych potworów bać. Na pewno straszniejsze rzeczy dzieci oglądały w telewizji. Mało tego, do tej gry możemy podciągnąć tak jakby namiastkę sesji RPG, ze względu na to, że do gry jest dołączony taki arkusz, taki zeszyt Kroniki Zamku Avel. I posłuchajcie tutaj. Pojawia się fungus grzybowy władca. Tymi niezwykle ciekawymi istotami kieruje rządza zarażenia wszystkiego swymi zarodnikami. Gdy siny sierp wisi wysoko na niebie, grzybowy władca wchodzi na wzgórze i rozsiewa zarodniki, które atakują zwierzęta i ludzi, zamieniając ich w sługi tego stwora. Czyli kiedy dorosły dosiada się do stołu, może poprowadzić historię. Dzięki opisowi całego świata jesteśmy w stanie wykreować pełnoprawną przygodę dla naszych dzieciaków. Czyż to nie jest rewelacyjne? Jest. Jest tutaj jeszcze coś, przez co mam wrażenie, że dzieci będą chciały wracać do rozgrywki w Kroniki Zamku Avel. Mianowicie, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju nieśmiertelność. Bo zobaczcie, jeżeli któremuś graczowi się zmarnie. Powinie się noga. Zerzy się, podwinie tak? się noga, zostanie ogłuszony. On wraca do zamku i w następnej turze znowu aktywnie bierze udział w rozgrywce. Oczywiście podnosząc tam jakieś konsekwencje typu strata całego złota i być może całego swojego ekwipunku. Ale w dalszym ciągu nie wykluczamy gracza z gry. Dokładnie. No bo słuchaj, wyobraź sobie, że dziecko nagle zostanie usunięte z gry, no nie będzie chciało więcej w to grać. A tutaj no, są konsekwencje, aczkolwiek gracz nadal żyje, może iść eksplorować, czy właśnie szarżować na potwór. Jak już tak? jesteśmy jeszcze przy tych kwestiach przyjaznych dzieciom, zobaczcie, możemy tutaj
na tej swojej postaci. Możemy ją spersonalizować, tak? I zobacz, ja mogę sobie na przykład brodę domalować. Czekaj, bo to nie pisze. O, mam teraz brodę. Mogę sobie okulary domalować. Cyk, cyk. Wąsy jakieś tutaj troszkę. Włosy dłuższe. No. Podobny do mnie. Okej. Okay. Ale ty już sobie to zrobiłaś na samym początku. Tak. Każde z dzieci, każde dziecko może tę postać sobie wymyśleć właściwie. No, i swoim ulubionym bohaterem, na przykład z jakiejś bajki, może go tutaj namalować i takim bohaterem przemierzać świat. Ja tylko dodam, że właśnie kolejną bardzo fajną kwestią podczas tworzenia postaci jest wybór. Jeżeli nie wiemy, jak nazwać naszą postać, bo no nie wiem, mamy czarną dziurę w głowie, nie wiemy, jakie nazwy, jakie przydomki wybrać, przychodzi na generator imion. Tak, to jest po prostu rewelacja. Za pierwszym razem, jak graliśmy, to byłam nawoją śmiałą, czy śmiałą nawoją. Nawoja, tak. Tak, nie pamiętam twojego imienia. Ale tutaj jest Jagna, Iskra, Wanda, Gertruda, Śmiechna. Można naprawdę fajne imiona sobie stąd powybierać. Więc tutaj mówię, kolejne oczko od, myślę, autorów i kolejne wyciągnięcie ręki, pomocnej ręki, aby po prostu sprawić, żeby ta rozgrywka była przyjazna i taka, do której po prostu chce się wracać. Cztery akcje, czyli ruch, odpoczynek, walka i korzystanie z lokacji, to jest wystarczająca liczba tak jakby poczynań naszych, które możemy rzeczywiście tutaj wykonać. Nie potrzebowalibyśmy niczego innego, bo tak, wymieniać się możemy i w sumie nie przychodzi mi do głowy nic innego, co moglibyśmy robić podczas tury. Mamy tutaj różne potwory, różne lokacje. Te lokacje oprócz leży z potworami mają jakieś dodatkowe właściwości, czyli tak, musimy mieć na uwadze, że musimy sobie odkryć kafel z fortyfikacją, żeby budować mury, bo bez murów kończy się tak jak podczas naszego gameplaya. Możemy zamykać przejścia księżycowymi pieczęciami. Możemy stawiać pułapki, czyli fajnie by było znaleźć kafel z elfami, czyli ta eksploracja mapy. Walka i pojedynki również zostały nastawione na to, że gramy z młodszymi graczami. O czym ja tutaj mówię? Obrażenia, które zadajemy potworowi, zostają na kolejne tury. Możemy próbować jeszcze raz podejść do walki, mając na uwadze fakt, że potwór jest słabszy. To po pierwsze. Po drugie, możemy przerzucać kości, możemy dodawać kości, możemy modyfikować, zbierając ten ekwipunek. Różne potwory, różne nagrody, różne kości. Dla dzieci faktycznie może to być na plus, bo dzieci lubią takie przygody, taką losowość. Dla starszych, jeżeli starsi by mieli w co sobie zagrać, to taka losowość może już trochę kłuć, bo no tutaj niby mam fajne kości, prawda, jest duża szansa na ubicie potwora, a tu nagle się okazuje, że to umieram ja, a nie potwór. Czyli teraz też podkreślić fakt, że dorośli nie potrafią się bawić, jak jest losowość. Nie no, potrafią się bawić, ale może być wkurzająca. Ale z drugiej strony jest to gra przygodowa, więc czego innego możemy się spodziewać. Dobra, co natomiast nam się nie podobało? Słuchajcie, grając w dwie osoby, przenigdy nie udało nam się wygrać. I zaczęliśmy liczyć liczbę akcji, którą mamy dostępną przez całe 13 tur rund gry. Tak. Zaczęliśmy to przeliczać. Ile jest na dwie osoby, ile jest na trzy osoby, to tutaj mniej więcej jeszcze jest okej, ale ten trzeci gracz, eksplorując kolejną część mapy, po prostu przyspiesza samą eksplorację, tak? Samo odkrywanie tych kafli. Ale w cztery osoby mamy już naprawdę sporą pulę akcji i naprawdę sporo rzeczy można zrobić. Tak. Słuchajcie, to tak w liczbach, żeby wam powiedzieć. Pamiętasz? Tak, na dwie osoby mamy 52 akcje, no bo to jest 13 tur razy 4 akcje, które przypadają na wszystkich graczy. Tak? Czyli 26, 52 akcje w trakcie całej rozgrywki. W rozgrywce trzyosobowej mamy już 6 akcji. Razy 11, to daje nam 66 akcji do wykonania przez całą grę. I już jest lepiej. Już jest lepiej. Tak. A przy rozgrywce czteroosobowej mamy tego, czekaj, tak na szybko, 11 razy 8, tak? To jest 88 akcji. I teraz porównajmy sobie 88 a 52. To jak my mamy, kurczę, za przeproszeniem, wygrać tę grę? Nie da się. Tak samo tryb solo. Gra jednoosobowa jest bardzo podobna do rozgrywki dwuosobowej, ponieważ mamy cztery akcje. Cztery akcje, ale jedną postacią. I jest nawet trudniej, bo tą jedną postacią musimy narabiać po całej planszy, a nie
żeby się rozdzielić i troszkę tu, troszkę tam skubać. Więc tryb solo i tryb dwuosobowy jak dla mnie jest niemożliwy do wygrania. On jest trudny, bardzo trudny i ja nie wiem, co musielibyśmy robić, żeby rzeczywiście wszystko poszło po naszej myśli. Mhm. Ja wiem, to jest losowość, bo będziemy rzucać kostkami. Raz się uda zawalczyć z potworem, raz się nie uda, raz dobierzemy taki ekwipunek, jak nas interesuje, raz nie. Okej! Okay. I ja wszystkie te poprawki mam, wiesz, gdzieś tam z tyłu głowy, okej, okay, to jest gra przygodowa, tak to ma wyglądać. To jest przygoda! Ale jeżeli ja patrzę na właśnie dostępność akcji i to, jak trudniej, o ile trudniej jest cokolwiek zrobić, grając w dwie osoby, grając w cztery osoby, bo w cztery osoby udało nam się pokonać tego obrzydala, to no to troszeczkę mnie to kuje, tak? Dopiero przy rozgrywce czteroosobowej nam się udało i to takim ślizgiem. Ja myślę, że powinniśmy też spróbować sobie troszeczkę ułatwić sprawę i podciągnąć do trzech akcji naturę. I wtedy byśmy mieli porównywalną, właściwie taką samą liczbę akcji jak w grze trzyosobowej. To znaczy, tak? to byśmy mieli taką pośrednią między rozgrywką 3 a 4 osobową, tak? Bo to by było 13 razy 6? Nie, 11. Aha, 13, bo tak tutaj zaczynamy. Tak, 13 razy 6 to mamy 26, czekaj, jak ja to liczę? 39 razy 2 to byśmy mieli 78 akcji, czyli to jest takie prawie wariant czteroosobowy. I myślę, że gdybyśmy mieli te trzy akcje, to by wtedy gra się skalowała tak, jak powinna. A tak, to według mnie skalowalności w tej grze nie ma. Podsumowując, jeżeli szukacie kolejnej gry typu Karak też mamy na półce. Ale jest łatwiejszy do wygrania niż to. I myślę, że do samej gry też Karak tak troszeczkę mechanicznie nie jest ciut łatwiejszy? Jest, bo tam chyba chodzisz, eksplorujesz, odwracasz lochy, kafelki. Tak. No. Jeżeli szukacie czegoś rodzinnego, przygodowego, lekkiego, z łatwymi zasadami, z dużą ilością przygody w przygodzie. No bo bardzo dużo tutaj różnych rzeczy się dzieje. O ile czytamy te wstawki fabularne, tak? No to wtedy naprawdę ta gra może troszkę nabrać tej fabuły. Myślę, że Kroniki Zamku Avel są propozycją, z którą jednak warto się zapoznać. Tym bardziej, że mamy jeszcze mini dodatki, które wprowadzają zwierzaki z dodatkowymi akcjami, buty. Dodatkowe. Czyli mamy dodatkowy ekwipunek, dodatkowe jakieś rzeczy. Dodatkowe kafle są wprowadzone. Tutaj jest jakiś targ objazdowy. Tutaj możemy sobie kusze stawiać. To chyba nie jest kusza, tylko to jest... co to jest? Arkabalista. Nie wiem, co to jest. To są wyrzutnie takich tych armat, nie? Okej. Okay. Na naszych mediach społecznościowych były wpisy, posty i zdjęcia Kronik Zamku Avel. Zapraszam Was do opisu na dole, aby przenieść się w odpowiednie miejsca. Bardzo, bardzo zachęcam Was do odwiedzenia naszego Instagrama, bo idziemy po 2000 followersów. Znaczy na razie po 1,7. To nie mamy jeszcze 2? Idziemy po 2000 followersów, więc zapraszamy Was na nasz Instagram. W opisie na dole również znajdziecie linki do wydawcy, do Board Game Geeka, do Gramy w Planszówki. Jeżeli chcielibyście się zapoznać z tą grą, poczytać o tej grze nieco więcej, a w komentarzach dajcie znać, która akcja wydaje Wam się, że była najciekawsza, który potwór był najgorszy do ubicia, dlaczego nie udało nam się wygrać, tak? Wiem, nasza matematyka poległa. Czekamy na Wasze łapki w górę oraz na subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, kliknijcie w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia. A my będziemy się pomału żegnać, chyląc czoła i zapraszając na kolejne materiały i kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło, zdrowo, nie chrypcie tak jak ja i do kolejnego. Pa, pa! Cześć!